Cześć Wam, tu Tymerian i w tym odcinku szybki unpacking. Jak widać, mam tu dwie paczki i z tą się modlę, żeby nic się nie stało modelowi, który jest w środku. W ogóle nie wiem, czy mam wysłany kopertą, bo jest to Breyer, a powinien być wysłany w pudełku. Ale mamy, miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Na razie otwieramy to. Przepraszam, jeśli mogę trochę dziwnie mówić, oddychać, ponieważ właśnie wróciłam do domu dopiero co, bo byłam w Gdyni na pierwszej jeździe samochodem. Tak, Jezus Maria, ja myślałam, że pan mnie weźmie na jakiś plac na pierwszej, ale nie, od razu na miasto pojechałam. Byłam posrana za przeproszeniem przez pierwszą godzinę normalnie, ale potem już mi się podobało. Tak czy siak było super. Dobra, liścik. Tutaj mamy. Hej Julka, wysyłam ci tę paczkę, ponieważ nie mogę patrzeć na tego konia. Jest to ładny, ale jego maść już nie. Chodzi tu o Ogiera Ardyńskiego z kolekty. Wiem, że dużo ci to zajmie, ale wysłałam paczkę wcześniej z powodu testów. A więc tak jak ci pisałam, prosiłabym go karego z odmianką na pysku. Nie wiem, jaka to odmiana ma być, nie zastanawiałam się, ale proszę, ty zadecyduj, jaka mu pasuje. W paczce znajdziesz też jakieś gratisy, nie jest ich za dużo, ale nie... Ale nie bawię się tymi komi, więc nie zbieram rzeczy typu Delki czy Kantary ze Szlejch. Zrobisz recenzję zestawu turniejowego ze Szlejch, jeśli był już taki odcinek, to poszukam go. Tak, był. Aktualnie nie mam zestawu, mam tylko samego konia. Mam ostatnie pytanie. Na ile procent polecasz Ogiera Clydesdale? Nie wiem, jak to się pisze. Wzięłam tego Ogiera i odpisałam. Z kolekty 2013. No, jest bardzo fajny i według mnie naprawdę... Opłaca się go kupić, ale w wersji tej Sabino. To miał być rysunek, ale nie umiem rysować. I mamy takie naklejki. Okej, otwieramy dalej. Hojs. O Boże, spójrzcie, mam eukaliptusowe cukierki, które kocham. Bardzo dziękuję. Ogierek. O Jezus, spójrzcie. A tutaj mamy super kniks. Jakieś, nie wiem co to, ale wygląda fajnie. Dziękuję bardzo. I tutaj mamy ogierka i coś jeszcze dziwnego. Okej. Póki co otworzymy. Chwilkę sobie tu przesunę. O. Idealnie. Jest już w sumie po pół do dziewiątej. Także się streszczam. Chciałabym jeszcze się ogarnąć na jutro do szkoły. Bo jeszcze jutro mam wykłady. Więc jest ciekawie. W sumie nawet bardzo. I też będę w domu późno. Jezu, widzę lakier do paznokci. Widzę model. Widzę jakieś fajne tutaj rzeczy. No i sam kuń. Otworzę go tak na szybko. Też muszę go sobie zakupić na nowo. Bo tamtego Ardena sprzedałam, Vertiga w sensie, i ja sobie go sama przemaluję, bo model jest po prostu genialny. Tak wygląda, już wiecie zresztą sami, i naprawdę piękny jest, jeśli chodzi o sam model. I ja myślę, że sobie go przemaluję na coś tam, jak będę miała swój, co będzie kary. Okej. Tutaj mamy deret, nie będę tego otwierać, a mamy derkę, mamy lizawkę chyba, jakieś buraki. No jest coś w tym stylu, potem sobie otworzę, dziękuję. Tutaj mamy model bulldoga chyba z kolekty, już widzę. Otwórzmy go. Okej. Ojejku. Tak, jest to bulldog 2007. Jeszcze... Tak, kolekta już. Już nie prokon. Jest taki buldożek. Bardzo, bardzo dziękuję. Oraz niebieski lakier do paznokci. Jak już wcześniej mówiłam, lakierów do paznokci nigdy za mało. Po prostu ja je kocham. I zawsze mi się do czegoś przydadzą. Czy to do malowania paznokci, czy case'a, czy ozdabiania czegoś. Tak, jest to kolor granatowy. Bardzo dziękuję. I jak będę miała czasu, wezmę się za model. I teraz otwieramy od Ani Czesyk, który sprzedałam drachmę. Znaczy wymieniłam drachmę
i Guardiana na Breyera Traditional. O Jezus, co my tu mamy? Jest to siano z kolekcji. O Jezu, zobaczcie, gumki, wrotki, jakie śmieszne. Dziękuję. Co my tu mamy? O, tak, jest custom od La Rosita Stable i nie wiem, który miał, ona miała chyba na przemalowanie. Z tego co wiem, bo jest w stanie masakrycznym. O matko. Tak, to fakt, spójrzcie sami jak wygląda i nie powiem, no, strasznie się klei. No, ale powiem wam, nie widziałam wcześniej od La Rosity wcześniej malowania. I powiem wam, że smaź szampańska. I samo malowanie jest naprawdę ładne, bardzo mi się podoba. Ale jest tak zdarte. Jest tak z ciekawości sobie. Chyba słabe farby. Spójrzcie. Zostaje wszystko pod paznokciem. Dobra, nieważne, ale ona chyba idzie na przemalowanie. Ojejku, tutaj widzę flaszkę szetlandzką. Ale pierw wezmę. Otwórz na YouTube. Taki konik. Dobrze. I tak. Hej Julia, oddaję w twoje ręce Breyera Don't Look Twice. Tak to jest. Ona wiem, że u ciebie będzie miał dobrze i klacz na przemalowanie daje ci wolną rękę. Mam nadzieję, że perełka klacz będzie śliczna, a Drachma i Guardian są przepiękne. Super. I tak, tutaj to jest dla mnie gratisik. Jej. Klaczka szetlandzka. A to w sumie dobrze, bo model mój tej maści idzie na przemalowanie. A tego sobie zostawię. Albo też przemaluję i zostawię sobie. Bardzo, bardzo dziękuję. A teraz bierzemy się za Don't Look Twice. I tak, to jest mój szalik. O, tutaj jeszcze coś jest. Jabłka. Dobrze. Jezus, błagam, spójrzcie, wysłała mi tak. Błagam, żeby ona była cała. Módlmy się, módlmy się. Tak, będzie cała. Będzie cała. Oje. Tak, nic się nie jest. Spójrzcie, to jest Don't Look Twice właśnie. I w sumie zastanawiałam się kiedyś nad jej kupnem, ale tak jakoś się jednak nie zdecydowałam. I powiem wam, że jest naprawdę ładna, bo jest to koń taki bardziej westernowy. I to widać w sumie po niej. Chwilkę sobie podwyższę. Widać w sumie po niej. I u mnie ona raczej pójdzie na przemalowanie. Myślałam właśnie nad tym, żeby ją sywalnąć. Spójrzcie, zresztą ona jest trochę obdarta tutaj. Tutaj troszeczkę ma... Tu... No ja myślałam właśnie, żeby ją przemalować, bo na pewno ona zostaje u mnie. Bez dwóch zdań. Model jest już chyba wycofany z tego, co kojarzę. I ja ją będę malować najprawdopodobniej na maść błaną. Tak jak... Tak, właśnie ją będę robiła na maść błaną. Z lekkimi jabłuszkami może, jeszcze się okaże. Lub na przydymionego jelenia. Ale to jeszcze zobaczę, jak mi wyjdzie w praniu w sumie. No i sam model jest naprawdę bardzo fajny, nie powiem. Mnie zawsze odstraszał ten pyszczek, ale nie jest źle. Myślałam, że będzie gorzej, ale ta grzywka boli. Spójrzcie, ta grzywka boli. Ale jej nie będę zmieniać, tylko ją sobie ładnie przemaluję. Ogon mi się podoba. Ma ładnie wyrzeźbiony, wyprofilowany ogonek. I ogólnie jest w galopie. Takim bardzo galopie. Rozluźnionym, wolnym galopie. No i podoba mi się. Tak. No i to by było w sumie na tyle. Myślę, że będzie jej recenzja na pewno. No i to by było chyba tyle w takim razie. Ja idę się ogarniać na jutro do szkoły, umyć się i tak dalej, i tak dalej. Ja wam życzę miłego wieczorku. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć!